Dobrze, jeśli chodzi o krotoszyński ratusz, no to on oczywiście się pojawia w Krotoszynie po lokacji miejskiej. Dla przypomnienia, lokacja miejska to jest rok 1415, rycerz Jerzbięta z rodu Łodziów dostaje przywilej od króla Władysława Jagieły za jakąś nieokreśloną zasługę i potem ten przywilej wykorzystuje na założenie miasta. Pierwszy raz nieudana, ta lokacja jest gdzieś w okolicach kościółka dzisiejszego świętej Marii Magdaleny. Później przenosi tą lokację na miejsce dzisiejszego rynku, czyli na półwysep, wtedy co tutaj na tym planie autorstwa Hieronima Ławniczaka doskonale widać. Półwysep, który jest dzisiaj po prostu krotoszyńskim rynkiem, i od razu zaznaczę, że te wszystkie cieki wodne, które tutaj widać, z wyjątkiem stawów, które zostały osuszone, te cieki wodne nadal pływają, tylko teraz są już w kanalizacji puszczone, są rurami pod ziemią. Gdzieś tam po tej lokacji pojawia się nam krotoszyński ratusz. Niewiele o nim jest informacji, w zasadzie nie ma żadnych. Więc jest to domniemanie, że ratusz tutaj funkcjonował od momentu lokacji. On na wszystkich planach się pojawia, bo i Władysław Czarnecki go gdzieś tam też w swoim planie XVI-wiecznego z kolei Krotoszyna ujmuje. Ale to jest cały czas domniemanie, aczkolwiek bardzo prawdopodobne, no bo gdzieś ta rada miejska musiała się spotykać, gdzieś ta ława miejska musiała obradować, gdzieś musiał być skarbiec miejski, gdzie trzymano wpływy podatkowe, gdzieś też musiało być miejsce, gdzie trzymano dokumenty miejskie, więc to był najprawdopodobniej ratusz i najprawdopodobniej stał w tym samym miejscu, w którym dzisiaj stoi nasz piękny murowany ratusz krotoszyński. Tyle, że to był budynek drewniany, tak jak całość zabudowy aż do drugiej połowy XVI wieku. Był to ratusz drewniany i możemy też posłużyć się tutaj taką analogią, ponieważ w podobnej wielkości miasteczkach w tym czasie powstają również ratusze. Nie wiemy, czy to był wiek XV, czy może już XVI, ale ten ratusz pierwszy na pewno był drewniany. Z całą pewnością był drewniany i gdzieś tam się musiał w mieście pojawić. Sam rynek jest oczywiście dosyć pokaźny, krotoszyński, ponieważ on służył do handlu, więc w ratuszu też przez kilkaset lat mieściła się waga miejska. Potem dopiero, i tego się właśnie dowiedziałem, przygotowując się do tego wystąpienia, że w Krotoszynie był budynek wagi miejskiej, o czym nie wiedziałem. Z ordynacji za czasów Józefa Potockiego dowiedziałem się o tym, że budynek wagi mieścił się od drugiej połowy XVIII wieku w północno-zachodniej części rynku, czyli tam, gdzie dzisiaj przechodzi rynek w ulicę Rynkową. Gdzieś tam stał budynek wagi miejskiej. Więc mieliśmy, do tej pory wszędzie była informacja, że była ta waga miejska w ratuszu krotoszyńskim, a jednak nie do końca. Raczej nie zmienia się miejsca ratusza przy jego przebudowach, rozbudowach, więc podejrzewam, że krotoszyński ratusz właśnie stał w miejscu, ten drewniany stał w tym miejscu, gdzie ten murowany, już powiedziałem, a to dlatego, że nawet gdy były pożary, to odbudowywano raczej ratusze w miejscu, gdzie on stał poprzednio. Wyjątkiem jest może Koźmin Wielkopolski, gdzie ten ratusz, który stał na środku rynku koźmińskiego, później przeniesiono do jednej z kamienic. U nas tak nie było, więc to też jest jakaś poszlaka, która raczej nam sugeruje, że ratusz krotoszyński stał w miejscu, w którym stoi obecnie. Początki murowanego ratusza sięgają początków wieku XVII. Ten wiek XVII to też czas, a w zasadzie koniec XVI wieku i panowanie Rozdrażewskich, to jest czas, kiedy pojawiają się nam pierwsze budowle murowane w Krotoszynie. Pierwszą budowlą murowaną w naszym mieście jest pałac. Oczywiście ten dzisiejszy jest wielokrotną wariacją na temat tego, co było za Rozdrażewskich. Później nam się pojawia dzisiejsza bazylika, czyli kościół świętego Jana Chrzciciela, Fara. Też pierwsza świątynia murowana w mieście. No i potem przyszłaby kolej na wieżę krotoszyńskiego ratusza. Prawdopodobnie ta wieża pamięta wiek po pierwszą połowę wieku XVII. Tutaj jest taki detal z panoramy Krotoszyna, najstarsze jaką mamy w naszych zbiorach, z roku 1661. I mamy tutaj właśnie tą taką naszą ośmioboczną wieżę. Prawdopodobnie ta wieża została dobudowana do drewnianego budyneczku. Ona sobie stała przy drewnianym budyneczku. I Jan Rudolf Storm, artysta austriacki, który towarzyszył dyplomacie austriackiemu w podróży dyplomatycznej z Wiednia do Moskwy, przejeżdżał sobie przez Krotoszyn, a że miał taki zwyczaj, że w swoim kajeciku wszystkie miejscowości, w których się zatrzymywał, sobie szkicował, no to tak dorobił się Krotoszyn pierwszej, najstarszej panoramy swojej. Co ciekawe, ten sam artysta wcześniej namalował z Duny. Znaczy namalował, naszkicował z Duny. I to jest taka ciekawostka, że zapewne nocował w Zdunach, a potem następnego dnia przejechał tylko 5 km, żeby przenocować w Krotoszynie. Powodów nie znamy, ale możemy się domyślać. Tutaj widzimy też oczywiście kościół Farny, natomiast widać, że przy wieży nie ma żadnego wyższego budynku, stąd też to domniemanie, że tam była ta drewniana konstrukcja ratusza.
Budowa ratusza już, budynku ratusza murowanego do tej wieży nastąpiła w roku około 1689 staraniem burmistrza Jana Dobrowolskiego. Burmistrz Jan Dobrowolski, którego portretu nie mamy niestety, był wieloletnim burmistrzem Krotoszyna. On przez długi czas tutaj burmistrzował i wymurował ratusz. To jest to prawda o wiele późniejsza rycina, bo to jest połowa XIX wieku. Natomiast pokazuje tą bryłę budynku dobudowaną do krotoszyńskiego ratusza. Nie wiemy, czy po wybudowaniu tegoż budynku ratusz, wieża ratuszowa dostała hełm, a jeżeli dostała nawet jakiś hełm, to na pewno nie ten, bo ten jest z końca wieku, drugiej połowy wieku XVIII, to na pewno inaczej wyglądał. Nie wiemy też, nie jesteśmy pewni, czy w czasie właśnie tego dobudowania tego murowanego budynku do wieży, na wieży nie pojawił się czasami zegar. O wzmiance historycznej na temat zegara krotoszyńskiego za chwilę też powiem. Tutaj pan Michał Olejniczak będzie mówił o wiele więcej o zegarze, więc tylko wspomnę. Natomiast być może właśnie już w 1689 roku ten zegar na wieży ratuszowej się pojawił. Co ciekawe, Krotoszyn wtedy jest raptem ćwierć wieku po tragedii, jaka go dotknęła w czasie najazdu szwedzkiego, w czasie potopu szwedzkiego. Źródła historyczne, ordynacja z czasów początków panowania Franciszka Zygmunta Gałeckiego, który właśnie w tym czasie, kiedy ratusz budowano, powoli kupował sobie partiami ziemię krotoszyńską. Ta ordynacja wspomina o tym, że w samym mieście nawet było jeszcze wiele pustych terenów po spaleniu szwedzkim, jak to tam zaznacza w źródle. Więc to jest czas, kiedy Krotoszyn nie jest jakoś specjalnie mocno rozwiniętym miastem, raczej dopiero się podnosi po tym najeździe szwedzkim, ale już ratusz murowany sobie buduje. Mieszczanie sobie tutaj budują. Franciszek Zygmunt Gałecki odbudowuje Krotoszyn, odnawia Krotoszyn. No i ten ratusz staje się takim reprezentacyjnym budynkiem. Mamy jednopiętrowy budynek kryty typowo polskim łamanym dachem, kryty dachówką oczywiście. W piwnicy ratusza znajduje się loch, w którym więzi się poważniejszych przestępców. A jeśli chodzi o tych skazanych na lżejsze, no tak zwane na posłuszeństwo, to ich się trzyma w sali widnej na piętrze, znaczy na parterze w tym wypadku. Dodatkowo oczywiście, jak już mówiłem, w ratuszu przechowuje się w tym czasie, jeszcze kiedy ten ratusz jest wymurowany, te elementy związane z wagą, ale o tym już powiedziałem, nie będę się powtarzał. Dobra Franciszka Zygmunta Gałeckiego zostały zniszczone w czasie wojny północnej, ponieważ Wielka Wojna Północna, w której formalnie Polska nie brała udziału, jednak toczy się na naszym terenie, również pod Krotoszynem dojdzie do starć. No i oczywiście wynikiem wojny będzie zubożenie mieszkańców. Zubożenie jest powodem też głodu, a głód jest zawsze powodem epidemii. I Krotoszyn w tym okresie też przeżywa epidemię. Epidemię straszliwą, chyba najstraszliwą w swojej historii, kiedy połowa mieszkańców umiera. No i taki zniszczony Krotoszyn po śmierci jeszcze niedawnej właściciela dziedziczy Zofia Anna Gałecka i ona, nie dając sobie rady z tym zniszczonym miastem, sprzedaje je Józefowi Potockiemu. I tenże Józef Potocki to jest człowiek, który nigdy w Krotoszynie nie zamieszka. Jest to pierwszy dziedzic miasta, który nie zamieszkał w Krotoszynie. On mieszkał na Kresach Wschodnich, to był hetman wielki, koronny, jeden z najbogatszych Polaków, znaczy magnatów Rzeczypospolitej w tamtym czasie. I tenże Józef Potocki zacznie odbudowywać Krotoszyn, ale głównie będzie się troszczył o Krotoszyn pod względem gospodarczym. Jemu będzie zależało na pieniądzach, no bo dla niego Krotoszyn ma przynosić dochody. I faktycznie ten Krotoszyn odbuduje pod względem gospodarczym, powstają manufaktury, zastąpi pańszczyznę czynszem, nowocześnie zacznie zarządzać tym miastem. No i to ma też wpływ oczywiście na zamożność mieszkańców miasta. I teraz pojawia nam się motyw zegara. No miasto Zapotockiego rozwija się mocno, on sprowadza tutaj trynitarzy. To jest panorama datowana na rok 1779, czyli ćwierć wieku po śmierci Potockiego. Natomiast ona pokazuje nam, jak to miasto gdzieś tam wyglądało, więc mamy pałac, mamy klasztor plus budynek już murowanego klasztoru, czyli za czasów jego żony, wdowy po nim, Ludwiki z Niszków. Jest wieża ratuszowa, jest też wieża kościoła Farnego, jest też synagoga, którą też tam gdzieś widzimy. I to jest w zasadzie jedyna rycina synagogi, jaką mamy z czasów sprzed okupacji niemieckiej. Udało nam się tą rycinę znaleźć w archiwum, w zbiorach archiwum Regensburgu dzięki zbiorom, które przekazał nam jeden z
naszych darczyńców, o których nie będę teraz mówił, bo nie o tym dzisiaj. Ale o tych zbiorach jeszcze jego też kiedyś poopowiadam, bo są niesamowite. W 1728 roku urzędnicy Potockiego, urzędnicy zamkowi, tak się o nich pisało, motywują Radę Miejską Krotoszyńską, żeby zatrudniła dobrego zegarmistrza, żeby naprawić krotoszyński zegar. Czyli w 1728 ten zegar już na 100% jest. Na pewno przed tym rokiem. No więc możemy datować krotoszyński zegar na Wieży Ratuszowej między rokiem 1689 a 1728. Myślę, że bliżej tej pierwszej daty. Zegar wyglądał zupełnie inaczej niż ten dzisiejszy. Tu widzimy detal tej maryciny, którą przed chwilą Państwu pokazywałem. Widać, że jest inny, jednowskazówkowy. O tym już będziemy słyszeć za chwilę. Zegarem zajmował się ślusarz. Miasto zatrudniało ślusarza, rocznie zarabiał 50 zł polskich. To nie są oczywiście dzisiejsze 50 zł, prawda? Czyli to tak nie jak przeliczyć? Na ile piw? Na piw nie, na piwa nie dam rady, ale to jest taka pensja, że tak powiem, dorabiająca. On musiał się zajmować jeszcze swoim warsztatem, za to by nie przeżył. To jest taka dobra praca na boku. O. On dostawał po prostu rocznie 50 zł i miał sobie rocznie gospodarować ten. Za to miał się zajmować zegarem, musiał wchodzić go nakręcać, dbać o niego i tak dalej. Oczywiście po remoncie przeprowadzonym przez tego dobrego zegarmistrza. Po śmierci Potockiego w połowie wieku XVIII właścicielką zostaje o wiele młodsza od niego, 39 lat młodsza, jego żona, wdowa po nim, Ludwika z Mniszków. Ona jako kobieta pobożna zajmuje się raczej duchową stroną mieszkańców miasta. Gospodarczo Krotoszyn jest już wtedy poustawiany, a ona jako pobożna kobieta zaczyna dbać o tą stronę duchową, dlatego też między innymi buduje kościół, znaczy muruje kościół obok, rozbiera drewniany kościół Piotra i Pawła i wstawia to, co Państwo tu widzą dzisiaj, czyli barokową świątynię. Ludwika z Mniszków też tutaj nie mieszka, zarządza Krotoszynem przez swoich urzędników. I za czasów Ludwiki z Mniszków Potockich mamy jeden z największych pożarów w dziejach miasta. W jednej z kamienic przy ulicy Żydowskiej, wtedy ulicy Zdunowskiej, w domu niejakiego Żyda, którym się nazywał Kiwa, wybucha pożar 19 lipca 1774 roku i ten pożar trawi większość Krotoszyna. Pożar trwa 3 dni. Porywisty wiatr sprawia, że nie da się go ugasić. A Krotoszyn wtedy ma straż ogniową, bo Potocki wcześniej zadbał o to, żeby ulice były brukowane, żeby były już wodociągi, drewniane oczywiście, żeby była straż ogniowa. Więc Krotoszyn jest naprawdę nowoczesnym miastem, jak nowe standardy, a i tak sobie z tym ogniem nie mogą poradzić. Pali się prawie 300 budynków w całym mieście. Uszkodzony zostaje kościół Farny. Tutaj to jest rycina naprawdę z 1779 roku i tam widzimy kościół Farny po prawej Państwa stronie. Jak widać, wieża nie ma hełmu, bo to jest jeszcze fara po pożarze. Ona została zniszczona i tą wieżę dopiero odzyska w roku 1793, więc jeszcze parę lat mieszkańcy muszą poczekać na remont kościoła Farnego. Do tego czasu modlono się tu w kościele Piotra i Pawła, w kościele trynitarskim. Uszkodzenie ulega też prawie całkowitemu spaleniu synagoga, bo jednak to było to epicentrum pożaru. I uszkodzenie ulega ratusz. I w odbudowie tego ratusza swoją łaskawością wspiera mieszczan, chociaż nie musiała, Ludwika z Mniszków Potocka. I wtedy pojawia się w naszym ratuszu ten hełm, który widzimy dzisiaj. Na szczycie tego hełmu mamy gwiazdę. Tutaj ledwie co widać, ale jest gwiazda. Mamy tę gwiazdę w zbiorach naszego muzeum na wystawie stałej. Ona aż do roku 1969 na szczycie wieży ratuszowej była. Pod spodem jest chorągiewka, tutaj też ledwie widoczna. Ją też mamy w naszych zbiorach, też ją tutaj prezentujemy. To wszystko jest rok 1777, ponieważ w tej kuli, która tam się znajduje, znaleziono w okresie międzywojennym dokumenty, gdzie zdano raport, taką notatkę z tegoż pożaru, z jego okoliczności, z tego, że Ludwika pomogła wyremontować, no i jest tam data 1777. W tym samym czasie też po tym remoncie do ratusza dobudowano te charakterystyczne dobudóweczki, które dzisiaj są bardziej oczywiście rozbudowane, gdzie miejscowi kupcy, rzemieślnicy mogli swoje jatki, swoje kramy wystawiać. Więc to też się pojawia nam po tym pożarze w roku 1774. Wcześniej ratusz tego nie miał.
Czasy zaborów to czasy rządów w Krotoszynie rodziny Turgun Taksis z Ratyzbonem. Oni oczywiście też tutaj nie mieszkają, przyjeżdżają tutaj co najwyżej popolować sobie. No i to są też czasy, kiedy władzę w Krotoszynie przejmują urzędnicy niemieccy. Krotoszyn w połowie wieku XIX wygląda tak. Jak już mówiłem, zegar w tym czasie wygląda tak, ponieważ ten zegar, o którym będzie tutaj pan Michał opowiadał, on się pojawił gdzieś mniej więcej w drugiej połowie wieku XIX. Potem został przerobiony, o tym za moment. Ponieważ dzisiejszy wygląd krotoszyńskiego ratusza zawdzięczamy remontowi z lat 1898-99. Tutaj mamy pocztóweczkę wydaną właśnie z okazji oddania wyremontowanego ratusza. Mamy widok przed, mamy widok po. Podniesiono jedno piętro. Nadany mu został z barokowego styl taki neorenesansowy, niemiecki neorenesans. Podniesienie budynku sprawiło, że północna tarcza zegarowa przestała być widoczna i ją po prostu zlikwidowano i w tym momencie się pojawia na białym koniu firma z Głogowa, prawda? Karla Weissa, o której też tu będzie mowa. I ona trochę musi mechanizm zastosować do trzech tarcz, które są do dziś. I ten budynek oczywiście staje się też budynkiem jeszcze bardziej reprezentacyjnym. Z tego okresu pochodzi też przewspaniała sala posiedzeń Rady Miejskiej z Krotoszyńskiego Ratusza. Żałuję, że to spotkanie się tam nie odbywa, bo to mieli taki całkowity klimat. Krzeseł już takich nie ma, proszę Państwa. To są krzesła, które są tam. Można sobie na trzech z tych krzeseł posiedzieć w muzeum. One tam są, w sali posiedzeń ratusza. Z witrażami, więc to jest sala, którą oddano właśnie podczas tego remontu z lat 1898-99. Reprezentacyjny budynek, przed nim organizowano defilady, przed nim organizowano uroczystości. Również w okresie międzywojennym to przed ratuszem organizowano na przykład msze uroczyste z udziałem kardynała Chlonda chociażby. Organizowano tu przysięgi wojskowe pułków stacjonujących w Krotoszynie. Organizowano, witano prezydenta Stanisława Wojciechowskiego właśnie przed krotoszyńskim ratuszem, potem obwożono go tutaj po całym powiecie. Więc to było miejsce reprezentacyjne. Nawet w okresie okupacji Niemcy używali tego budynku jako budynku reprezentacyjnego. Po tej przebudowie kilka razy jeszcze ratusz był remontowany. Tutaj mamy fotografię z roku 1926, kiedy był remont wieży ratuszowej i właśnie wtedy zdjęto tę iglicę i wtedy pojawiła się ta notka z tej kuli tam o tym remoncie z 1777, no właśnie w tym czasie ją tam odkryto. Więcej inwestycji międzywojennych w ratusz nie było, tam były trudne czasy gospodarcze, więc przed jeszcze wielkim kryzysem udało się tę wieżę odrestaurować bardziej, bo jej nie zmieniano w ogóle. Gwiazdę zestawiono i tak dalej. W okresie okupacji niemieckiej oczywiście Niemcy używali też ratusza jako budynku reprezentacyjnego, on się im prezentował idealnie, ten niemiecki neorenesansowy styl pasował do całej tej ideologii nazistowskiej. No i mamy ten ratusz krotoszyński, aczkolwiek Niemcy zaczęli kombinować z przebudową tego ratusza. I tutaj mamy na przykład plan z roku 1941, plan wykonany w Berlinie w lipcu przez Alfreda Menzebacha. To był taki architekt, na zasadzie zbrodniarz hitlerowski, który jest odpowiedzialny za niszczenie Warszawy oraz grabież zabytków z Warszawy po powstaniu warszawskim. On parę lat wcześniej, przed powstaniem, zrobił plany przebudowy Krotoszyna, powymyślał tutaj teatry, baseny, kryte, różne rzeczy. Wszystko to mamy w naszych zbiorach, natomiast skupiając się na ratuszu, planował przebudowę ratusza. Jak Państwo popatrzą na ten plan, to jest krotoszyński rynek powiększony o kamienice, o wyburzone kamienice od strony południowej. Czyli krotoszyński rynek według niemieckich, nazistowskich planów miał sięgać aż do ulicy Piastowskiej. Miał być o wiele większy, a sam ratusz, jak tu widać, ten czarny kolor, miał być poszerzony na osi wschód-zachód, czyli od ulicy dzisiejszej Kaliskiej po ulicę Rynkową. Miał być o wiele szerszy. Tu jest jego rzut z góry tegoż zaplanowanego niemieckiego ratusza, a to jest rzut od strony wschodniej, jak ta bryła ratusza według tych planów niemieckich miała wyglądać. Do tego nie doszło. Tego oczywiście Niemcy nie zrealizowali. Jedyną rzecz, jaką zrealizowali w czasie okupacji, jeśli chodzi o budynki, no to jest utworzenie osiedla dla rodzin żołnierzy stacjonujących w Krotoszynie, czyli dzisiejsza ulica Więźniów Politycznych. Niemcy mówili o tym Neue Heimat. No i ewentualnie oczywiście obwodnica kolejowa Krotoszyna od strony zachodniej, gdzie te wały też przecież jeńcy wojenni budowali tutaj przetrzymywanie w Krotoszynie. Natomiast większych inwestycji nie było, więc niemiecka okupacja raz jak nasi kojarzy ze zniszczeniami.
Po wojnie oczywiście władze miejskie wróciły do ratusza i ten ratusz w latach 68-69 przeszedł też generalny remont. I jak widać głównie remontowano te dobudówki, które znajdowały się przy bryle ratusza. Wymieniono też gwiazdę, proszę Państwa, gwiazdę wymieniono na orła, którego tutaj na dole postawiłem, orła z wieży ratuszowej, orzeł bez korony, oczywiście godło Polski Ludowej. Tu mamy jeszcze jedno zdjęcie z tego remontu, cała wieża ratuszowa w rusztowaniach. Tego orła wtedy wymieniono. Orzeł został wykonany przez wytwórnię sprzętu mechanicznego, Krotoszyński WSM, w czynie ludowym, w czynie społecznym przywieźli i zamontowano to na wieży ratuszowej. I ten orzełek sobie do roku 2019, więc równo 50 lat, powisiał. Dzisiaj jest muzeum, a na wieży ratuszowej dzisiaj nie ma w zasadzie, jest iglica po prostu, prawda? No i ostatni remont ratusza Krotoszyńskiego to jest oczywiście rok mniej więcej 2014, kiedy zakończono rewitalizację rynku i tutaj mamy Adama zdjęcie przedstawiające właśnie ten Krotoszyński ratusz od strony południowo-wschodniej. I to był ostatni remont Krotoszyńskiego ratusza właśnie w roku 2014, więc w sumie prawie 10 lat temu. To tyle prowadzenia. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam pana Michała, aby poopowiadał nam o tym, o czym w sumie na jaki temat się tu spotkaliśmy, czyli o zegarze. Dzień dobry. Moje nazwisko Michał Olewiczak. Bardzo mi miło móc tutaj przed państwem dzisiaj wystąpić. Chciałem opowiedzieć o zegarze na wieży ratusza w Krotoszynie. Mam taką malutką prośbę, żeby mi na końcu przypomnieć, że powinienem parę podziękowań tutaj skierować, bo to, że ten zegar udało się uratować, to jest moim zdaniem wielka rzecz. Mam nadzieję, że po dzisiejszym wykładzie państwo przychodzą się do tego stanowiska. Ten wykład będzie miał kilka części. Powiem państwu kilka rzeczy o tym zegarze, takich ogólnych, jako wprowadzenie. Następnie opowiem państwu troszeczkę o rozwoju zegarmistrzostwa w ogóle. To będzie bardzo krótkie, ale chodzi o to, żeby nadać pewien kontekst, bo ten zegar prezentuje bardzo interesujący okres w historii zegarmistrzostwa, który trwał bardzo krótko. A później z powrotem wrócę jakby do zegara Krotoszyńskiego, żeby opowiedzieć troszeczkę o jego właśnie skąd on pochodzi, gdzie powstał. Co ciekawe, być może jak państwo zwiedzali Berlin, to nawet państwo koło tego miejsca przechodzili i dzisiaj państwo, jak będą, nie wiem, pojechali na wycieczkę, to inaczej spojrzą na to samo miejsce. No i pokażę kilka, no można nie kilka, tylko kilkanaście fotografii pokazujących poszczególne etapy renowacji tego obiektu. Tak więc zacznę od tego, że ten zegar pochodzi z połowy XIX wieku. To jest mniej więcej rok po 1848. Ale na pewno przed mniej więcej 1860. W Wielkopolsce są takie dwa zegary, bardzo podobne do siebie. To jest właśnie zegar na wieży ratusza w Krotoszynie i zegar na wieży ratusza w Koninie. Co ciekawe, ten zegar koniński, on jest mocno poprzerabiany na przestrzeni swoich lat. Natomiast ten zegar na ratuszu w Koninie pierwotnie był zamontowany na klasztorze w Lądzie, który jest pomnikiem historii dzisiaj, ale po powstaniu styczniowym, w wyniku decyzji carskich, klasztor został zamknięty, a zegar był nie dosyć żenowy, to i bardzo drogi, to wtedy władze go zarekwirowały, ustawiły go na budynku magistratu. Zegar ratuszowy w Krotoszynie, zaraz państwu jeszcze właśnie przedstawię to na fotografiach, prezentuje bardzo ciekawy okres zegarmistrzostwa. W XIX wieku wyklarowała się finalna forma zegara wieżowego i ten zegar zawiera w sobie zarówno elementy wykonane w sposób, jaki robiono to w średniowieczu, na przykład osie są kute, a nie są toczone, jak w XIX wieku i w wieku XX, ale cały korpus zegara jest podlewany z żeliwa, gdzie taka forma wykonania zegara wieżowego to jest właśnie mniej więcej od połowy XIX wieku, bo wcześniej ramy zegarów też kuto. Ale to krótki wstęp do opowieści o zegarze. Ja państwu po prostu zrobię właśnie bardzo krótką historię zegarmistrzostwa, żeby państwu po prostu nadać kontekst dotyczący tego zegara. Zegary wieżowe zmieniały się, tak jak powiedziałem, na osi czasu w różny sposób je budowano. Ale też zegarmistrzostwo wieżowe, jak się rozwinęło w pewnym momencie, mniej więcej od połowy XIX wieku, to powstały różne szkoły zegarmistrzowskie. Ten zegar też nie dosyć, że gdzieś jest na osi czasu umieszczony, prezentuje
określony sposób budowy zegarów wieżowych w dziejach, to także jest, prezentuje pewną szkołę zegarmistrzowską, właściwie jej początek, zalążek z jednego regionu Europy. Jeśli chodzi o zegary wieżowe, w momencie kiedy jeździmy na przykład po Polsce albo w ogóle jeździmy na wakacje, no to każdy z nas właściwie mógłby powiedzieć mniej więcej, kiedy zegar, przynajmniej jego początek powstał. Oczywiście trudno powiedzieć z ulicy, co nam się kręci z tyłu, ale mamy tak, początek to są w ogóle zegary, które w ogóle nie posiadały tarcz. I nagle gdzieś mniej więcej w XIV do XV wieku nagle ten zegarmistrzostwo wybuchło. Można powiedzieć, że tak jak pierwsze zegary w ogóle nie posiadały tarcz i takie zegary gdzieś się zachowały na przykład w katedrze Exeter, to chwilę, właściwie 100-150 lat później powstały bardzo skomplikowane zegary z bardzo skomplikowanymi wskazaniami. Chodziło tak naprawdę głównie o wskazania astronomiczne z wykorzystaniem także tarczy 24-godzinnej, zwanej czasem włoskim lub czeskim. W Polsce mówiono czeskim, bo to przeszło przez Czechy do Polski. Dopiero w XVI wieku pojawiają się tarcze 12-godzinne. Ale to są cały czas zegary, które mają tylko jedną wskazówkę, znaczy zegary, jak już wskazują godzinę, to nie wskazują minut, wskazują tylko godzinę. Później mamy właściwie w XVII wiek, zaczynają się pojawiać wskazówki minutowe, zaczynają wygasać takie bardzo skomplikowane, niezrozumiałe dla nas dzisiaj tarcze, pojawiają się zegary gdzieś tam ze wskazówką minutową, ale raczej są to zegary domowe. Jeszcze w XVIII wieku, 1750-1780, ja znam takie zegary, zegary wyposażone tylko i wyłącznie, jak na litografii, zegary tylko i wyłącznie ze wskazówką godzinową. 1800 rok, 1820, 1830 zaczynają się pojawiać na tarczach, nie tylko zegarach domowych, ale także na tarczach zegarów wieżowych wskazówki minutowe. Na przełomie XVIII-XIX wieku zmienia się też sposób wykonania tych tarcz. Tarcze już nie są wykonywane z skutej blachy miedzianej, tylko są wykonywane z blachy stalowej walcowanej. No i od lat 30. właściwie mamy produkcję taką przemysłową zegarów wieżowych. Mamy wskazania z wskazówki godzinowe, minutowe, tak jak je dzisiaj znamy. Tutaj przedstawię Państwu fotografię, jak to się mniej więcej przedstawiało. No tutaj mamy zegar gdański, zegar astronomiczny, to jest XV wiek. No proszę mi uwierzyć na słowo, ten zegar wskazuje za 10:05. Wskazuje także fazę księżyca i na tym moje rozeznanie się biegłe kończy. Nie mam pojęcia, jaki tu jest znak zodiaku akurat wskazywany. Wydaje mi się, że bliźnięta, ale ręki sobie głowie nie da uciąć. No ale mamy chwilę później, powstają takie rzeczy. Dla tych ludzi, którzy żyli wtedy, ważniejsze były wskazania astronomiczne. Widzimy taki zegar, to znaczy, że jest to bardzo stary zegar. Ten zegar wskazuje godzinę w pół do drugą i na tym poprzestanę. Proszę zobaczyć, to jest ręczne wykonanie właściwie XVI wiek. No ale czas biegnie do przodu, pojawia się tak zwany półzegarze, czyli tak, mamy tarczę i ona już zaczyna być dla nas ok, już patrzymy na nią i mniej więcej to się spina. Mamy 12 godzin, czyli tak jak dzisiaj widzimy cyferblaty, nadal mamy jedną wskazówkę, tak jak na dawnym ratuszu w Toczeszynie. Wskazania astronomiczne już nie są tak istotne, te skomplikowane wskazania astronomiczne odchodzą do lamusa, nikomu się tego nie chce już czytać. Natomiast te wskazania astronomiczne, przynajmniej te najbliższe nam, czyli fazy Księżyca, którym przypisywano przecież wiele, były bardzo istotne w wielu aspektach tamtego życia, fazy Księżyca tutaj nadal są wskazane. Co ciekawe, to jest też ciekawa historia z tym zegarem, to jest zegar na ratuszu we Wrocławiu. Ta tarcza w czasie wojny, bodajże wojny 30-letniej, jeden polski wojak właściwie ówczesny, strzelił dwa razy do tej tarczy i za karę na tym rynku stracił głowę. Zegary były tak cenne, nie wolno ich było niszczyć, że za uszkodzenie tego zegara został po prostu ten człowiek na tym rynku ścięty. Dalej idziemy do przodu. Jeszcze się pojawiają jakieś takie rzeczy skomplikowane, ale proszę zobaczyć, mamy tutaj niby skomplikowaną tarczę, ale jak się jej przyjrzymy, to okazuje się, że ona jest bardzo prosta. Mamy wskazania dni tygodnia, ta duża wskazówka wskazuje, który to jest dzień miesiąca, ta troszeczkę krótsza, który to jest miesiąc. Mamy dwie wskazówki, które się na siebie nachodzą, które wskazują godziny i minuty. Już zbliżamy się do współczesności. Te tarcze stają się coraz bardziej dla nas zrozumiałe.
To jest akurat odbudowany budynek, ta tarcza została wykonana na początku lat 2000, ale to jest wzór z mniej więcej 1626 rok. Tutaj mamy też Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Ta tarcza też jest dla nas zrozumiała, nadal jedna wskazówka. Pojawiają się skażenia astronomiczne, odchodzą do Lamusa, no ale dzień miesiąca jest dla ówczesnych mieszkańców, użytkowników tego budynku użyteczny. Akurat ten zegar wymyślili Szwedzi. No i dalej sobie idziemy i tutaj właściwie dochodzimy do tego, do 1780-1718. Jesteśmy w Oławie. Na tę tarczę trzeba zwrócić uwagę z jednego powodu, dlatego że ona właśnie jeszcze jest z blachy miedzianej, jest taka lekko pofalowana, proszę na to zwrócić uwagę. Ona ma dwie wskazówki, a to jest wynik przeróbki w końcówce XIX wieku. I jakbyśmy dalej tutaj poszli jeszcze do przodu, no to właściwie zaczynamy widzieć tarcze właściwie całkowicie współczesne. Pewnie zrozumiała, u nas tutaj przed remontem i po remoncie. Blacha stalowa, właściwie w ten sposób wykonywano tarczę od właściwie lat 30. XIX wieku i w ten sposób tarcza wykonana jest na ratuszu w Krotoszynie, tarcze wszystkie po kolei. No ale zegary też się zmieniały na przestrzeni czasu. Początkowo zegary były całkowicie kute i właściwie od samego początku do lat właściwie mniej więcej, no właściwie do XIX wieku całkowicie zegary kuto. Pojawiają się poszczególne innowacje polegające na tym, że w początku gdzieś mniej więcej 1750 zmienia się układ zegara, zaraz pokażę. I tak jak wcześniej poszczególne sekcje były jedna za drugą i tak najprawdopodobniej było w Krotoszynie, jeżeli zegar powstał w tamtych czasach, który tutaj wspominaliśmy, tak mniej więcej od połowy XVIII wieku, zaraz pokażę Wam zdjęcia, sekcje poszczególne są obok siebie, nie jedna za drugą, tylko obok siebie. Zegary przestają być kute, mniej więcej od początku XIX wieku wieńce, czyli koła zębate, zaczynają być odlewane, a później już od połowy XIX wieku całe korpusy zegarów były odlewane z żeliwa i mniej więcej do tego okresu wchodzi obróbka toczeniem. I tutaj na przykład możemy sobie kilka fotografii zobaczyć, to jest najstarszy zegar zachowany, katedra w Salisbury. Widzimy poszczególne, tutaj jest sekcja bicia z przodu, a tam dalej jest sekcja chodu. One współdzielą jakby jedną belkę. Cały zegar jest absolutnie kuty. A tutaj właśnie element takiego zegara to jest akurat koło wychwytowe. Natomiast w dalszej kolejności pojawiają się także zegary już troszeczkę bardziej skomplikowane, ale nadal wykonane w taki sam sposób i najprawdopodobniej na ratuszu w Krotoszynie taki zegar właśnie się znajdował. Mamy pierwsza sekcja, tutaj to jest mechanizm chodu, w dalszej części to jest mechanizm pośrodku, mechanizm bicia kwadransów, współdzieli jakby jedną belkę i na samym końcu jest mechanizm bicia godzin. Tak. No i później mniej więcej mamy już mniej więcej tam lata 70., 80., 18. wieku, początek wieku XIX. I proszę zobaczyć, że nastąpiła tutaj pewna zmiana, że te sekcje są już obok siebie. Czyli jakby ten kształt zegara, jakby jego idea konstrukcji się zmieniła. Chodziło o to, żeby do każdej tej sekcji był swobodny dostęp, ponieważ jak się tutaj cofniemy, to żeby na przykład rozebrać tę środkową, to trzeba rozebrać wszystkie dookoła. A jak mamy taki zegar, to można rozebrać jedną i jest swobodny dostęp. Takiego zegara na ratuszu w Krotoszynie raczej nie było. To jest ten zegar, taki zegar, to jest zegar nowocześniejszy niż to, co pierwotnie było najprawdopodobniej na ratuszu w Krotoszynie. Tutaj widzimy wychwyt hakowy. Tutaj mamy ratusz we Wrocławiu, piękny zegar. To jest zegar bardzo interesujący pod kątem, że widzimy, że cała konstrukcja jest kuta, ale wieńce już są odlewane z mosiądzu, albo są odlewane z mosiądzu, albo z żeliwa. Nie mamy pewności, czy one są oryginalne, czy nie były gdzieś tam później dodane w latach 20, 30, 19 wieku, czy pierwotnie nie były kute, ale w każdym razie są z epoki. Więc zaczynają się pojawiać nowe rzeczy. Pojawiają się odlewane koła, już nie są kute. Rama jest kuta, ale koła są odlewane. Tutaj mamy kościół w Karpaczu, tak samo, zegar jest kuty, koła, osie są kute także, ale koła już są nie kute, tylko odlewane. Tak to wygląda. No i dochodzimy właściwie do finalnej formy zegara wieżowego. Zaznaczę tylko, że mogło być odwrotnie, że na przykład jakiś element mógł być odlewany, a coś innego mogło być kute.
Tutaj mamy właściwie, to jest najstarszy zegar zachowany z fabryki Karla Weissa z Głogowa. O niej też jeszcze wspomnę, bo ona tutaj prawdopodobnie pracę też swoje maczała. I to jest właściwie pierwszy zegar wykonany całkowicie nowocześnie, jaki znalazłem. Właściwie mamy osie, osie, wszystkie osie są otoczone, nie kute. Rama zegara jest odlewana, koła zębate są również odlewane z mosiądu, zęby są ewolwentowe, nie są takie ziemniaczki jak w Krotoszynie, więc tu już mamy właśnie właściwie finalną formę zegara wieżowego, tak jak ona wyglądała na końcu. No i tutaj oczywiście rozwijają się wychwyty. Wychwyt to jest rozwiązanie techniczne, które łączy przekładnię chodu z wahadłem. Poprzez wychwyt na wahadło przynoszona jest energia i z wahadła poprzez wychwyt do przekładni chodu przenoszone jest taktowanie. No, pojawiają się nowsze wychwyty. Zakaz wychwyt Grahama wynaleziony w 1715 roku, ale powszechnie w zegarach wieżowych stosowano od XIX wieku. Najpierw stosowano zapierane na długie, później okazało się, że to strasznie drga i zegary są niedokładne, więc zrobiono na ramiona krótkie. Wymyślono też wychwyt nożycowy, wynaleziony w 1741 roku. To jest w ogóle zdjęcie z Krotoszyna. To są już rzeczy, które weszły do użytku w XIX wieku. No ale zegary wieżowe w tej finalnej formie, w tym finalnym kształcie, w tym XIX wieku, jak już to zegarmistrzostwo stało się dojrzałe i to nie były takie produkcje jednostkowe, wykształciły się szkoły zegarmistrzowskie. Jeśli chodzi o to, co trafiało do Polski, na ziemię polskie, to można powiedzieć, że to są takie jakby szkoły zegarmistrzowskie. Mamy szkołę południowo-niemiecką, tutaj mamy takie fabryki jak Johann Mannhardt i też w tych szkołach południowo-niemieckich uczyli się polscy producenci, na przykład Leopold Babczyński, Ferdynand Wawelniecki, Michał Mięsowicz, na Dolnym Śląsku działał Edward Effner. No akurat nie Polak, ale też się z tej szkoły wywodził. To jest pewna szkoła zegarmistrzowska. Tutaj północno-zachodnie Niemcy to była też inna szkoła zegarmistrzowska. Te zegary też do Polski trafiały. Śląsko-saksońska razem z właśnie z Karlem Weissem. No i szkoła berlińska. Zegar krotoszyński pochodzi ze szkoły berlińskiej, ale oni byli jakby, oni stawiali piedestał tam, oni byli pierwsi. Tak ile o tym Państwu opowiem. Tutaj na przykład zegar berliński, proszę zobaczyć, to miało chodzić, tak? To jest dosyć, powiedziałbym, prosta konstrukcja. W sensie te zegary są bardzo jakościowo dobre, tylko że tu żadnych zdobień za bardzo nie ma. Mamy zegary śląskie, to jest też zegar berliński. Mamy zegary śląskie, troszeczkę już jakaś obwoluta jest już, ale zegar generalnie konstrukcji niskiej. Różne zegary saksońskie też podobnie wyglądają. No i tu mamy zegary południowo-niemieckie. Widać, że one są już troszeczkę wyższe. Od góry są nakładane bębny napędowe, a nie od spodu. I w dalszej kolejności, właśnie tutaj, bardziej śląskim. I tu mamy zegary z północno-zachodnich Niemiec. Wysoki korpus. W ten sposób wykonane bardzo zgodne zegary. No ale przejdźmy do tego, co nas interesuje najbardziej. Mam nadzieję, że kontekst udało mi się jakiś Państwu przedstawić. No i wracamy tutaj do zegara krotoszyńskiego. No i skąd oni się w ogóle wzięli, ci Mellingerowie? Jakby, kto to jest? Mellingerowie, tutaj jest cała lista, można sobie przeczytać, jak oni po kolei się rodzili i umierali. Ale to był ród menonicki. To byli menonici. Najstarsza znana osoba z tej rodziny, przed jej w ogóle zgermanizowaniem jeszcze w takim pruskim czy północno-niemieckim na Möhringer, nazywali się Mellinger i oni pochodzili z północnych kantonów Szwajcarii. Przenieśli się gdzieś tam na teren południowych Niemiec. To byli menonici i tam generalnie zaczęli się w pewnym momencie zajmować zegarami. No ale regiony południowo-niemieckie. A ci menonici to Żydzi są, czy? Nie, to jest odłam chrześcijaństwa. Aha. Tak. No ale generalnie południowe Niemcy, ten region, Terebirland, no to raczej generalnie bardziej katolickie. No i jak się zaczęli ludzie bardziej zwracać uwagę na to, kto jak się modli, no to tym Mellingerom przestało być tam zbyt dobrze. Ale było takie państwo, które nam trochę krwi napsuło, ale miało to do siebie, że było a protestanckie, b tolerancyjne, jeśli chodzi o kwestie religijne, do czasów Bismarcka przynajmniej, to były Prusy.
No i ci Bellingerowie z tych pół, właśnie z tej Badenii Wirtembergi, właśnie z tych rewirów, przenieśli się do Berlina. Pierwszą osobą, która się przeniosła do Berlina, to jest Christian Bellinger. To jest mniej więcej gdzieś druga połowa XVIII wieku. I oni w tym Berlinie zrobili fenomenalną karierę. Oni już wcześniej zaczynali robić zegary wieżowe. Na przykład, nie wiem, czy Państwo byli w takiej miejscowości Szpira, południowo-zachodnie Niemcy. Tam się wjeżdża do miasta przez taką bramę. Właśnie Bellingerowie wykonali zegar, który tam był. Teraz tam jest elektronika, ale ten zegar się zachował. Jest kuty zegar, bardzo stary zegar. No ale pierwszy to był Christian Bellinger. I on zrobił fenomenalną karierę w tym Berlinie. Dlatego, że został głównym zegarmistrzem Berlina i nadwornym zegarmistrzem u pruskiego króla. Jednym z takich wyrazów tego, że ci Bellingerowie osiągnęli taką pozycję w tym mieście, a tam zegarmistrzów było wielu, więc naprawdę musieli być fenomenalni, to było wykonanie zegara, który znajdował się na elewacji Pruskiej Akademii Nauk. Ten budynek został zabrany na początku XIX wieku, zegar się zachował i to jest zegar wykonany przez Christiana Bellingera, albo Jakoba Bellingera, w każdym razie jednego z nich. I to był główny zegar Niemczech, taki wzór, który miał chodzić najdokładniej, bo codziennie korygowany zgodnie ze wskazaniami astronomicznymi. On znajdował się tutaj w tej witrynie, widać tam nad drzwiami i każdy, kto przechodził, mógł skorygować swój zegar do najdokładniejszego zegara w Prusach. Udało się całkiem niedawno, ja przeszukałem, przyznam się, archiwa i niestety o samym zegarze krotoszyńskim nie udało mi się niczego znaleźć, ale udało się znaleźć dokumenty związane z fabryką, właśnie Bellingera. Dokumenty dotyczyły zegara na kościele świętego Jana w Lesznie. Okazuje się, że w latach 50. na kościół świętego Jana w Lesznie, dzisiaj katolicki, wówczas pierwotnie kościół braci czeskich, w XIX wieku tam też jakiś ogon był, dokładnie nie pamiętam który, zachowały się dokumenty z tej fabryki, z całym materiałem reklamowym. I proszę zobaczyć, to jest rycina zegara w Krotoszynie na materiałach reklamowych. Za chwilę pokażę zdjęcie, Państwo zobaczą, że ten zegar jest identyczny. Nawet obciążniki, te, które wiszą na dole, są dokładnie takie same. Jeszcze był jeden dostawca, który sprzedawał zegary Bellingera, nazywał się Schönheit, czyli piękno po niemiecku, tylko Schönheit. To pewnie też jest kwestia związana z kształtowaniem się języka i chodziło rzeczywiście o piękno, ale jeżeli byśmy znaleźli kiedyś jakieś dokumenty, nie byłoby tam Bellingera, tylko byłby jakiś Schönheit, to też jest Bellinger. Tylko de facto to była firma, która sprzedawała te zegary niekiedy. I to jest podpis właściciela i to jest podpis człowieka, który sprzedał, a może właśnie bezpośrednio dostarczył zegar do Krotoszyna w połowie XIX wieku. Ten zegar na kościele świętego Jana w Lesznie został w 1906 roku bodajże wymieniony na nowocześniejszy, bo uznano, że jest stary. A w Krotoszynie do dzisiaj chodzi. Tutaj mamy zdjęcie z zamku Eisenberg, to jest nieco na południe od Berlina. Zegar taki się też zachował, taki jak krotoszyński. I tam też mamy informację o tym, że to jest mniej więcej 1850 rok, więc to jest kolejne potwierdzenie tego, że ta teza, że ten zegar z tego okresu pochodzi, jest założeniem prawidłowym. Zegar na wieży ratusza w Krotoszynie w XIX wieku, w końcówce XIX wieku, najprawdopodobniej został poddany pracom. Zegar ten zawiera elementy niepochodzące z fabryki Bellinger z Berlina. I pojawia się pytanie, kto go remontował. No i oczywiście nasza pierwsza teza, i ona nie jest jakby niemożliwa, jest taka, że zegar był remontowany przez tych, którzy wykonali te części, czyli przez fabrykę Karla Weissa z Głogowa. To jest ta fabryka, to jest tam nic z tej fabryki do dzisiaj nie zostało. To jest mniej więcej okolice ulicy Elektrycznej, jeśli Państwo znają Głogów, całkiem niedaleko dworca. Ta fabryka sobie tam istniała i zegar ten zawiera elementy z fabryki Karla Weissa. Później już pokażę w częściach, w szczegółach jakie. Natomiast my nie znamy żadnej, nie zachował się żaden dokument, który by potwierdzał, że fabryka ta przeprowadzała naprawy zegarów. Nie mamy o tym wiedzy. Na pewno coś takiego miało miejsce, ale nie ma pod to żadnego dokumentu. Ale wiemy, że inna fabryka
Edwarda Epnera, później przejęta przez Alfreda bodajże Epnera. To była też fabryka zegarów wieżowych, zresztą wspominałem o niej. My wiemy, że ona prowadziła warsztat związany z renowacją zegarów i B, wiemy, że kupowała części i nawet całe zegary, mimo tego, że miała swoją produkcję, kupowała zegary i części do zegarów u fabryce Karla Weissa. Taka sytuacja ma na przykład miejsce na retuszu w Poznaniu. Tam jest zegar z fabryki Karla Weissa, kropka w kropkę, ale jest zamontowany przez Epnera, co się zachowało w dokumentach. Więc jest taka możliwość, że to Epner remontował zegar w końcówce XIX wieku przy okazji remontu ratusza, zegar na wieży Krotoszyńskiego ratusza, który już po 70, czy tam, przepraszam, nie 70, ale 50 latach mógł być już troszeczkę zmęczony. Możliwe, że to robił Epner, bo po pierwsze kupował części od Karla Weissa, a druga rzecz jest taka, że mamy w Krotoszyńskim ratuszu sieć czasu, starą sieć czasu. I zegar, który widzimy na elewacji, znaczy nad schodami, nad głównym wejściem, taki sam zegar znajduje się w katalogu Edwarda Epnera. Więc możliwe, że Edward Epner, fabryka Edwarda Epnera, jak robiła się czasu, albo remontowała inaczej, że zrobiła jedno i drugie za jednym zamachem. A urzędnicy krotoszyńscy nie chcieli wymieniać zegara, bo 50 lat to jeszcze wcale nie był taki stary, a wymiana zegara była bardzo droga. Ale i to jest odkrycie sprzed dosłownie 3 tygodni. Zegar na ratuszu w Oławie, który Państwu pokazywałem, posiada przeróbki. Tam ktoś coś zmienia. Tam jest zmieniony wychwyt, całe przełożenie napędu na tarczę, przekładnie wskazań. Podobnie zresztą jak w Krotoszynie. To są też te elementy wymienione. I tam się zachowała informacja w archiwum we Wrocławiu, kto ten zegar robił. Firma Ernst Hoffmann. To była firma, która prowadziła różne prace związane z obróbką metali. Czasami montowała te zegary, na przykład na Krzywej Wieży w Ząbkowicach Śląskich. Zegary, które kupiła kogoś innego. I znamy ten zegar oławski. On zawiera części z fabryki Karla Weissa z Głogowa, podobnie jak ten zegar krotoszyński. I jednocześnie no mamy dowód, że on to, że zawiodynkowy dowód, że to ta firma robiła, więc możliwe. Do Oławy w sumie daleko nie jest, więc możliwe, że to właśnie ta firma robiła. Realizowała te prace. Nie robił tego na pewno jakiś lokalny zegarmistrz, bo nie miał takiej infrastruktury, żeby wykonać pracę na takim poziomie. Tutaj tylko pokażę, że w tych dokumentach we Wrocławiu zachowały się rysunki poglądowe prac, które miały być realizowane. I no można powiedzieć, że bardzo podobne prace, bardzo podobny zakres prac został wykonany tutaj. Więc no to jest trzecia teza, kto mógł ten zegar w końcówce XIX wieku remontować. No i tak, mamy tutaj zegar ratuszowy w Krotoszynie. Tutaj widać pana Wojciecha, nie wiem czy dotarł, ale pozdrawiam serdecznie. No to jest zegar właściwie przed remontem i jeśli chodzi o zegary wieżowe, to można powiedzieć, że są trzy kategorie zegarów, które trafiają do nas do naprawy. To są takie, o których wszyscy zapomnieli i one po prostu są strasznie po prostu zaniedbane, zniszczone, zardzewiałe, skorodowane, czasami często też wybrakowane. Druga kategoria to są takie, które przeszły przez ręce osób, które nie powinny się były tym zajmować i te są naprawdę bardzo trudne do renowacji, bo są na przykład uszkodzenia i trzeba odtwarzać po prostu elementy niektóre, czasami też nie ma żadnych wzorów. A trzecia kategoria zegarów, które do nas trafiają, to są zegary, które były fenomenalnie udane przez cały czas, tylko po prostu się wypracowały. No po 160 latach można się zmęczyć, 170. I zegar w Krotoszynie właśnie był takim zegarem, że ten zegar był fenomenalnie utrzymany przez cały czas. On był świetnie oliwiony, korygowany, zadbany, czyściutki, ale był niemiłosiernie wypracowany, bo no 160-170 lat można się zmęczyć. Ja tylko wskażę Państwu jedną rzecz, że mamy, proszę zobaczyć, podlewaną ramę, ale osie są na przykład kute. To jest właśnie to interesujące w tym zegarze krotoszyńskim, że on pokazuje też pewien okres przejściowy w zegarmistrzostwie. To nie jest nowoczesny zegar, to nie jest finalna forma zegara wieżowego, ale to już nie jest zegar średniowieczny czy renesansowy. I dlatego ma taką ogromną wartość historyczną ten obok. Przepraszam bardzo, tak? A czy można stwierdzić na przykład te elementy kute, z jakiego okresu pochodzą? No to jest zegar został wyprodukowany, 1850 rok mniej więcej.
Tutaj też to jest jeszcze zdjęcie sprzed remontu. I to zdjęcie jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Dlatego, że proszę zobaczyć, mamy tutaj zawieszenie, tu jest wahadło, to jest koło wychwytowe. Koło wychwytowe jest nieoryginalne, dellingerowe. To jest koło najprawdopodobniej wykonane właśnie w końcówce XIX wieku, wymienione. Tutaj to pierwsze koło, z którym pracuje kotwica. Proszę zobaczyć, mamy tutaj takie mocowanie do laszy, która jest przesunięta. Pierwotnie była tutaj. Widać, że w końcówce XIX wieku została przeprowadzona zmiana zawieszenia całego wahadła i całej osi z kotwicą i z kołem, nad kołem wychwytowym. To jest jeden z dowodów tych zmian, które zostały przeprowadzone w zegarze w końcówce XIX wieku. I jakość wykonania tych prac jest tak wysoka, tak jak powiedziałem, że tego nie mógł robić jakiś lokalny zegarmistrz. To musiała robić naprawdę firma top of the top. No i tezy są trzy, kto to robił. W dalszej kolejności, teraz Państwu pokażę zdjęcia jakby sprzed remontu. To jest koło wychwytowe. Z czego wiemy, dlaczego wiemy, że to koło jest nieoryginalne i może być bardzo podobne do... dlaczego wiemy, że ono jest nieoryginalne? Z dwóch powodów. Pierwsza rzecz jest taka, że zegary koła wychwytowe z fabryki Mellinger miały 5 ramion. A to koło ma tylko 4 ramiona. To jest pierwszy dowód na to, że ono jest nieoryginalne. Druga rzecz jest taka, że było widać, że ono było lutowane, w sensie zakładane wtórnie na tę oś i jest identyczne jak koło wychwytowe zastosowane w tym zegarze Oławskim, gdzie ono również pochodzi z końcówki XIX wieku. Może zostało wykonane w fabryce Karla Weissa i zamontowane przez Ernsta Hoffmana. Nie mamy zielonego pojęcia. To nie jest zapinane koło, to jest wymienione koło w końcówce XIX wieku. I kolejna rzecz, jak mamy. Mamy wahadło zawieszone. Wahadło też kropka w kropkę pochodzi z fabryki Karla Weissa. Przełożenie element, tutaj, który tutaj widzimy, czyli element, który bezpośrednio łączy widełki z wahadłem. To jest też rozwiązanie Karla Weissa i tylko i wyłącznie w zegarach Karla Weissa takie połączenie znajdujemy. Więc to są części na pewno z Karla Weissa. Natomiast jak zamontowali to wahadło w końcówce XIX wieku, to im uderzało im o wałek do nakręcania zegara. No i zrobili takie wycięcie. Oryginalnie w zegarach Mellingera było takie, tutaj takie koło kute stawione. Wahadło było przedzielone na pół. No i oczywiście sobie ten zegar, to wahadło sobie chodziło, no, to wahadło nie uderzało, no, bo nie było takiej możliwości. Plus na tego rozwiązania był taki, że jak sprężynka, na której się wahadło zerwała się, to wahadło nie leciało na dół i nie łamało się. No tutaj zrezygnowano z tego w trakcie wprowadzenia tych zmian w końcówce XIX wieku. No i rozdzielacz. Ten rozdzielacz, który tutaj uznajdujemy, to jest akurat zdjęcie już po remoncie, rozdzielacz na cztery tarcze. To jest rozdzielacz typowo z fabryki Karla Weissa. Mellinger robił to zupełnie inaczej. I taki sam rozdzielacz możemy znaleźć na przykład na wieży ratusza w Rawiczu-Sarnowej. Tam jest identyczny rozdzielacz kropka w kropkę, weissowski, więc to jest kolejny dowód na to, że w tym zegarze było coś zmieniane. Co ciekawe, ten rozdzielacz posiada rozdział na cztery tarcze, a nie na trzy, co może być dowodem na to, że tą jedną tarczę wyłączono później z użytkowania, że jak prowadzono pracę w końcówce XIX wieku, to ona się kręciła. Zrobiono ją na tip-top. No ale dobrze, no ale zegar po tych 160 czy tam po ponad 100 latach od ostatniego remontu, takiego gruntowego, no naprawdę był bardzo wypracowany. A to jest mój wspólnik Rafał w zegarze. Wspólnik w zegarze jest mniej awanturujący się, dlatego tutaj już widać, jak rozbieramy ten zegar. Zaczęliśmy od sekcji chodu, od sekcji bicia godzin. Ja nie powiedziałem na początku, po środku mamy mechanizm chodu, tam mamy mechanizm bicia kwadransów, a tu, gdzie jest Rafał, jest mechanizm bicia godzin. Mechanizm chodu co 15 minut uruchamia mechanizm bicia kwadransów i mechanizm bicia kwadransów za pomocą tych dźwigni, które tu widać, co czwarty kwadrans uruchamia mechanizm bicia godzin. No od tego zaczęliśmy. No tak to wyglądało właściwie tuż przed zatrzymaniem zegara i zaczęciem rozbiórki, chociaż tu widać, że wahadło jest ściągnięte. No i zegar przyjechał do pracowni. I tutaj mamy puzzle w HD. Tak.
Tak to wygląda. To mało tutaj patetycznie jest ten wygląd. Widać tutaj już po lewej stronie elementy zaczynają się pukać. Tutaj mamy przekłady skazań, korpus. I tutaj mamy przekłady skazań, to się robi z otaczami. To jest korpus zegarowy jednej z przekładni. No tak, tak to wygląda. No i zaczęliśmy tutaj pracę. Wskażę kilka aspektów remontowania tych zegarów wieżowych, na które warto tutaj w przypadku tego zegara zwrócić uwagę. No, pierwszy problem to jest to wszystko wyczyścić. Jakby ten brud po tych 100-160 latach, w zależności, którą bierzemy cezurę, jest no, wyczyścić to jest, no, to jest dużo pracy. Ale jak się czyści zegar, to się znajduje ciekawe rzeczy. Na przykład okazuje się, że w trakcie tych prac, które były realizowane w XIX wieku albo później, na przykład jeden ząbek w elementach przełożenia z zegara na tarczę był wymieniony, bo na przykład prawdopodobnie się kiedyś wyłamał. Tutaj po wyczyszczeniu, na jednej z tych, jak jest przełożenie, połączenie zegara z tarczami, to jest podziałka, że było widać, co jest na tarczach. I najprawdopodobniej w pracowni im się, w pracowni w połowie XIX wieku, no musiało im się coś omsknąć i były nabite numery z dwóch stron, tylko z jednej strony były niewyraźne, bo taki błąd produkcyjny się wydarzył. Więc tutaj widać 20 nabitą, 20 minutę, godzinę. Z drugiej strony są te nabicia zrobione prawidłowo. Staramy się wszystko czyścić chemicznie. Z bardzo prostego powodu, w momencie, kiedy czyści się elementy chemicznie, a nie na przykład przeszczotkowanie, to zachowuje się wszystkie ślady obróbki. Jak się wrzuca elementy właśnie na szczotę, to no, można to wyczyścić super. I tam ewentualnie delikatną staramy się później przejechać, żeby tak finalny efekt uzyskać, ale raczej staramy się wszystko czyścić chemicznie, żeby właśnie tych śladów obróbki nie zniszczyć, nie w jakiś sposób nie zatrzeć. Nie piaskowanie? Nie. Znaczy piaskowane jest tylko korpus zegara, który jest żeliwny. Bo tutaj raczej trudno, żeby coś się uszkodziło. Natomiast te wszystkie elementy mosielne, czy też żeliwne koła, raczej staramy się czyścić chemicznie. No ale też nie wszystko się da, to jest akurat zdjęcie ze szkiełkowania, ponieważ no, nie było takiej możliwości, żeby odrdzewić te żeliwne koło, które tutaj jest z tyłu widoczne. To jest też element przeniesienia napędu na górę, więc na tarczę. Więc te elementy, których nie szło czyścić chemicznie, tak na tip-top, były poddane szkiełkowaniu. No tutaj widzimy koło, które jest oczyszczone. Przepraszam bardzo, to szkiełkowanie, na czym to polega? To jest? No to jest tak jak piaskowanie, tylko że robi się delikatnym szkiełkiem. Jest to delikatniejsza forma obróbki. Czyli zamiast piasku jest szkło, tak? Tak, takie tłuczej, tak, to jest bardzo delikatne. No to jest koło właściwie po oczyszczeniu. Ciekawa rzecz, jeszcze tylko powiem właśnie, jeśli chodzi o to, że ten zegar przedstawia jakby też, znaczy tkwi gdzieś tam w średniowieczu jeszcze w wielu aspektach. Kształt zębów, to powiedziałem, że to są takie ziemniaczki, no ziemniaczki jak się patrzy. Później zegary, te zęby miały kształt ewolwentowy. Chodziło o równomierność przeniesienia energii. Ten zegar ma ząbki ziemniaczki, rodem z średniowiecza. Ta zmiana profilu zęba to dopiero gdzieś tam lata 50-60 XIX wieku. W dalszej kolejności są po oczyszczeniu wszystkiego, no trzeba wyobrazować nad zazębieniami. Te koła duże, trzeba przyznać, że one nie były jakieś bardzo tam, lekko się tam te ząbki, czuteńko tam przeprofilowaliśmy, ale delikatnie one nie były aż tak bardzo zniszczone. Natomiast bardzo dużym problemem były zębniki. Jakby proszę zobaczyć, jaki był poziom wypracowania tego zegara. I z zębnikami też jest ciekawa rzecz, bo zegar no, w swoim całym ogólnym kształcie jest w miarę nowoczesny, osie są kute. Zębniki w dojrzałym zegarmistrzostwie robiono w taki sposób, to są małe zębatki, które zazębiają z dużymi. W taki sposób, że te oprawki były mosiężne, zakuwane gdzieś tam na mały sztyft, no i te z miękkiego mosiądzu, no i te sztyfty były stalowe. A zębniki tego zegara są całe kute, są zakute i to jest bardzo dobrze zahartowana stal, tak jak robiono w średniowieczu. To zębniki mosiężne dopiero od połowy XIX wieku. Znaczy wcześniej też się zdarzało, ale akurat w tym zegarze są rodem z średniowiecza. To też właśnie ciekawa rzecz, że zegar w miarę nowoczesny, ale elementy są rodem z zegarów wcześniejszych. Obróbka tych zębników to był ciężki temat, dlatego że to było niemiłosiernie zahartowane. My próbowaliśmy sobie obrobić na tokarce taki jeden zębnik, to trzy noże poszły. Ale to od razu po przyłożeniu, tak twarda stal. Udało się nie rozhartowywać tych oprawek.
musieliśmy, te zabitki były rozcinane, były toczone na wymiar tak, żeby pasowały w te otwory nowe sztyfty. Można zobaczyć, tutaj widać, że te sztyfty nie są wypracowane i one zostały, były zakuwane na trasie, do której udało się dobrać odpowiednie stemple i zakuć te zębniki na nowo, więc one są zrobione na nowo. Oprawki są historyczne, oryginalne. Pojawiał się taki pomysł, żeby je zrobić nowe, bo byłoby to szybsze, b, byłoby to tańsze, ale udało się, tutaj przy obróbce tych elementów mamy zakład, z którym współpracujemy, z którym się wspieramy. Zakład obróbki metali i właśnie udało się te oprawki zabytkowe zachować. Wymienić sztyfty, oprawki zachować. Ale nie wszystkie elementy szły tak, nie mogę powiedzieć, że łatwo, ale no dobrze. Co rozbieraliśmy jakieś elementy, łzy napływały do oczu, bo tej pracy było bardzo dużo. I tu mamy dwie osie. Pokazywałem Państwu tę oś z kotwicą, tak, która tam współpracuje z wahadłem. To jest ta oś u góry, ze ściągniętymi wszystkimi elementami. Dlatego, że ta oś okazało się po oczyszczeniu, że czopy osi, czyli te końcówki, które pracują w łożyskach, są tak zniszczone, że trzeba je wymienić. Z reguły jest tak, że w tych zegarach wystarczy je przepolerować, tam leciutko może na to karepce machnąć i jest super. No ale nie w Krotoszynie. Te poziom zniszczenia tych czopów to było gdzieś około 30% na średnicy. Więc wytarcie było bardzo duże. A tu mamy oś jednego z regulatorów wiatrakowych. To są te wiatraczki, które się kręcą, jak zegar bije. Pokażę jeszcze, zwrócę Państwu uwagę, które to są elementy. No i też w tym elemencie był taki problem, że łożysko chodzi w tym miejscu. I w tym miejscu wypracowanie było bardzo duże, ale nie ma takiej możliwości, żeby tam w jakiś sposób to wyprowadzić. Więc musieliśmy tę oś uciąć i ucięliśmy ją jeszcze z jednego powodu, dlatego że tego koła, które tam na końcu jest takie koło przeciwzapadkowe, tego nie szło w ten sposób ściągnąć, a dodatkowo sam ten element dłuższy osi, na którym pracuje regulator wiatrakowy, był całkowicie wypracowany i na końcu spęczniały, więc już stwierdziliśmy, że te elementy trzeba wymienić. Tutaj proszę zobaczyć, co są ściągnięte palety wychwytu. Tuż przed zamocowaniem z powrotem, tutaj w tej ozie jest wsadzona i... Nie, przepraszam, to jest po demontażu, to jest brudne, więc one zostały ściągnięte z osi. Podobnie jak w końcówce XIX wieku, kiedy ostatnio raz sprawdzono tę pracę. A tu proszę zobaczyć, stara oś, ale czop jest wymieniony, bo no, stare już były niemożliwe do użytkowania. Tutaj przykład, jak mamy tę oś z regulatora wiatrakowego, no to oczywiście tutaj kuta oś, a tamta część, która pracuje w łożysku i z regulatorem wiatrakowym, była wymieniona. Dużą trudnością było, te osie są kute, więc dużą trudnością było je wstawić w stokarkę w taki sposób, żeby one nie biły. No ale Rafał sobie poradził, udało się te elementy wymienić. Czyli tak, przyszliśmy tak, czyszczenie, koła zębate, profilowanie zębów, zębniki, czopy osi, musimy przejść do łożyskowania. Łożyskowania w tym zegarze są dwa rodzaje. Są łożyska toczone, czyli tam, gdzie chodzą bębny, i są panewki, czyli nakładane od góry przyciskające osie. No i te panewki oczywiście też należy tam, gdzie są wybrane, no to trzeba je uzupełnić. No ale nie w Krotoszynie. W Krotoszynie musiało być pod górkę. Okazało się, że mocowanie tych panewek jest zniszczone w wielu przypadkach. I tu mamy taki przykład panewki, gdzie jest sobie panewka stalowa. To jest też ciekawe, bo z reguły panewki są mosiężne, czy z brązu wykonane, no wiadomo, że to ma właściwości dobre do pracy. No tu były stalowe. No i tutaj mamy oryginalne mocowanie, a z drugiej strony ono było łamane. No i tutaj przykład, usunęliśmy resztki łamanego mocowania. To jest zregenerowana panewka, to jest to, co zostało ze starego mocowania. Tu mamy panewkę, a ten element jest nowy. Jeszcze jest nieprzewiercony, żeby wstawić sztyw, który go trzyma. Więc to jest przykład, jak gruntowna była ta rewelacja. W dalszej kolejności pokażę Państwu, to są bębny napędowe zegara, czyli tam się nawijała lina na ten zegar, żeby jak się nakręcało zegar, to nawija się na bębny i waga idzie do góry, obciążnik.
No to oczywiście tutaj zostało wszystko gruntownie rozebrane, ściągnięte z osi. Najprawdopodobniej to było ściągnięte pierwszy raz z osi. Mamy takie podejrzenie, że to nie było rozebrane od samej nowości zegara, dlatego że tam nie było widać żadnych śladów obróbki. A tu ciekawe, tam trzeba dać oliwę, więc no to pierwszy raz tam daliśmy oliwę od 160 lat. Zaraz Państwu pokażę, jak ta oś wygląda. Natomiast ciekawa rzecz, to jest akurat zawinięte w folię, bo bębny są z drewna bodajże dębowego. No i pojawił się też problem, jak sobie z tymi bębnami poradzić. Z reguły bębny są metalowe w tych zegarach, ale nie w krotoszynie. Krotoszynie jest drewniane, jak w zegarach średniowiecznych. I te bębny drewniane mają charakterystyczne ślady po tych, jak tam na nich pracowała lina. Ale były strasznie zabrudzone. No i taki oczywiście pierwszy pomysł, jaki się przewija, no to trzeba to przeszlifować, żeby to było ładne i żeby to było super. Ale no nie, jakby cały smak tego zegara polega na tym, żeby jednak pokazać, że on nie wygląda jak z fabryki, tylko żeby było widać w nim historię. Musi być technicznie sprawny, musi być technicznie na tip-top, ale musi mieć swój smak. Te bębny były płukane chemicznie i okazało się, że spod tego brudu, jak się ten brud cały rozpuścił, wyszła politura. W stanie takim, jakim jest, ale jest ta politura zachowana, oryginalna. Później położyliśmy na to wosk i te bębny są, no po prostu widać na nich ślady tej liny, która się przez 160 lat po tych bębnach przewijała. Ten bęben nakładany jest na tę oś dużą. Ta tu duża oś tutaj to jest, na to chodzi ten bęben i to na tym pracuje, nie? Ten bęben drewniany się obraca na tej osi. To jest w ogóle mechanizm bicia, godzin. No w stanie takim surowym, jak zaczynamy wszystkie elementy pomału do siebie pasować, jak są zregenerowane. No ale oczywiście nie mogło być łatwo. To koło napędowe, które się łączy z tym bębnem, tam też były znaczne wypracowania. Jak koło bęben pracuje na tej osi, to to musi mieć jakąś zapadkę, na czymś musi się oprzeć. No i tam są takie zapadki. I oczywiście te zapadki na tych kołach napędowych, mocowanie tych zapadek, no to generalnie przy nakręcaniu tego zegara powinno było się rozmawiać różaniec, bo to mogło w każdej chwili po prostu polecić na głowę. No i tu jest przykład właśnie tulejowania tych zapadek. I tu jest dalej zdjęcie, jak one są montowane. Tutaj ta zapadka sobie na tym kole jest. Tu jest sprężynka, która dociska tę zapadkę. Ta zapadka sobie tutaj pracuje. No i tutaj widać, jak jest przygotowywany otwór na to, żeby ją wtórnie zamontować. Mówię o rozdzielaczu, że rozdzielacz nie jest oryginalny. To jest zdjęcie rozdzielacza przed remontem, a to jest zdjęcie rozdzielacza po remoncie. Energia z rozdzielacza na wszystkie trzy tarcze, przenoszone są za pomocą przegubów. Przeguby są w toczkę z fabryki Karla Weissa, nie są religerowskie. No i przegłuby po 100 latach mogą się zmęczyć. Więc żeby nie wymieniać, powiem Boże, przegłubów, czasami oczywiście stosujemy nowe przegłuby, jak na przykład całkowicie robimy nowe przełożenia pędu, albo nic nie ma. Ale tutaj na szczęście się te przegłuby zachowały, w stanie agonalnym, ale się zachowały. No i myśmy je po prostu wytulejowali, żeby zachować oryginalne przegłuby. Są tulejki mosiężne sterowe. Otwory zostały rozwiercone i sterowe zostały tulejki mosiężne. No ale niestety zegarami wieżowymi jest tak, że widać tylko 5% zegara, bo wskazówki, które się kręcą, to jest ułamek całej konstrukcji, ale no, element najbardziej taki, powiedziałbym, widowiskowy, albo widoczny, bo nie wszystkie wskazówki są widowiskowe. No i mówimy sobie z Rafałem, że na pewno wskazówki uda się zachować. No i przyjechały wskazówki z oczyszczenia. No tak, to generalnie niewiele tam zostało. Okazało się, że wskazówki były już łatane. To są najprawdopodobniej wskazówki z fabryki też Karla Weissa, dlatego że znamy wzory Mellingera i to nie są wzory Mellingera, więc zakładamy, że to są wskazówki też z fabryki Karla Weissa. No i tutaj jest stan techniczny dramatyczny, ale co ciekawe, okazuje się, że tutaj te ślady jasne to są uzupełnienia, które były robione w przeszłości. Kiedyś, jak nie było szpachli, nie było lat 90., kiedy szpachla była bardzo popularna w Polsce, też tam nadal jest, to karoserie samochodów cynowano. I tak samo było z tymi wskazówkami. To są ślady po tym, że ta wskazówka była kiedyś skorodowana i cynowano uszkodzenia. Proszę, a one są ze stali? Tak, z blachy stalowej, milimetrowej. I one
na takim szkielecie. Generalnie z tego już nic nie zostało. Ja tutaj mam nawet, moment, wskazówki. No nie wiem, jak chcą Państwo sobie zobaczyć, czy puścić obiekt, no to są resztki tych oryginalnych wskazówek. Nie wiem, puścić obiekt, czy nie? Tak, one są też zmagazynowane w ratuszu, więc wszystkie te resztki. No natomiast no, rzeczywiście z tych wskazówek niewiele zostało. Więc jak ten proces przebiegał? No, do kutej ta tarcza, te wskazówki mają konstrukcję z tyłu stalową. Do tej konstrukcji stalowej zostały zamontowane nowe poszycia, wykonane na wzór zabytkowy. Znaczy, tu jest po prostu jest robiony wzór komputerowy, jest cały pomiar, żeby one były takie same. Jest to tutaj wycięte, przygotowane w blachu cynkowanej, stalowej, 1 mm. Te poszycia zostały zaoblone, zresztą widać tutaj na zdjęciu, że to światło nie pada w ogóle. Tu jest zdjęcie też, jak są poszykowane do złocenia. I zostały zaoblone, żeby zbliżyć je możliwie do oryginału, przygotowane do złocenia. No i wyzłocone. Remont robiłem wtedy, więc proszę mi wybaczyć tutaj tego, ale rzeczywiście złocić w warunkach warsztatu, gdzie się robi mechanizm, to nie jest zbyt dobre, więc ja sobie to na spokojnie złocę w domu, bo tam jest po prostu czyściutko, ale no ironia losu jest taka, że później kot chodzi z takim płatkiem złota na czole i nie może się wyjść. Czyli złocenie polega na nałożeniu. Nałożeniu. Płatku złota, tak? Płatku złota albo szlak metalu, który jest zabezpieczony lakierem. Tutaj położyliśmy szlak metal, ale można też położyć płatki złota. Tutaj taki przykład, jak bardzo ten zegar był wypracowany. To jest tuleja, w której użytkowane są osie wskazówkowe, które wychodzą na zewnątrz. No widać, że tutaj wypracowanie jest mniej więcej, jeśli chodzi o średnicę, no bardzo znaczne. No i tutaj te tuleje zostały wykonane nowe. To już jest przed finalną obróbką, bo widać resztki, jak już wybierał. No i oczywiście w tych pałąkach, które mocują przykładnie wskazać, te łożyska zostały wymienione. No i tutaj mamy do czynienia z przygotowaną jedną z wieży mocy. Zegar wymaga nakręcania codziennego. I przez te 160 lat ktoś przychodził, czy tam 170 przychodził, nakręcał ten zegar. No po 170 latach można się zmęczyć. Ja uwielbiam zegar mistrzowski, ale ja też bym miał dosyć. Ja nie dałbym rady tam chodzić codziennie. A pan Stefański chodził, jego ojciec też, prawda? Przez długie dziesięciolecia. W ogóle kiedyś, na przykład w dawnej Warszawie, czy dawnym Poznaniu, to był jeden z wyroków wydawanych przez... Nakręcanie zegara było jednym z wyroków, które dawano za może nieco lżejsze przestępstwa, ale jednak. No nakręcanie zegara jest bardzo... no można się zmęczyć, więc zostały wykonane takie 3 wieże mocy, które do zabytkowego mechanizmu dostarczają energię, żeby on chodził. Nie trzeba tego zegara już w chwili obecnej nakręcać. No i tutaj przechodzimy pomału do zdjęć z montażu. Tutaj montujemy zegar. Najpierw zamontowaliśmy przekładnię chodu z wszystkimi elementami przeniesienia napędu po remoncie. Tutaj widać mechanizm chodu, jeszcze ma ściągnięte wahadło. I tutaj z przodu jest ta wieża mocy, która dostarcza do mechanizmu chodu energię. No, od takiego składania zaczynaliśmy. Tutaj dalej pracujemy. Tutaj widzimy już zegar po remoncie poskładany. W warunkach wieżowych trudno czasami o dobre zdjęcie, więc te zdjęcia nie zawsze są takie tip-top, bym powiedział. No to jest zegar po remoncie, mam nadzieję, że widać. No i tutaj są te wieże mocy. Tutaj jeszcze nie są połączone z zabytkowym mechanizmem. A tutaj mamy zdjęcie, jak już są połączone. Czyli mamy tutaj ten zabytkowy mechanizm, gruntownie odrestaurowany. Powinien nie przeżyć, ale koło 80 zweryfikujemy. A tu są 3 wieże mocy, które dostarczają do zabytkowego zegara energię, żeby ten zegar mógł pracować, żeby nie trzeba było go nakręcać ręcznie. A one są zasilane na jakiś akumulator, na prąd? Nie, 230, 50 Hz. Tak. No z całą automatyką i z zabezpieczeniami. I tutaj urząd też jeszcze zrobił, że są nasze zabezpieczenia, to jeszcze urząd zrobił swoje dodatkowe, więc jak odpukać kiedyś coś się stanie, to na pewno to nie zegar. Naprawdę tutaj jest to naprawdę na tip-top zrobione. No i no co mogę powiedzieć? Tak wygląda ten zegar po remoncie. Tu jeszcze tutaj gliny wiszą. One później połączyliśmy je tutaj z tymi dźwigniami, które ciągną za młotki przy dzwonie, żeby ten zegar było słychać jak bije. Tak, więc tak to wygląda.
Tutaj jeszcze ostatnie poprawki malarskie, jak zegar składamy po gruntowej naprawie. Zegar został uruchomiony z końcówką lutego, a tutaj mocowanie, montaż wskazówek przez naszego wysokościowca. On się tutaj nie uśmiecha, bo wtedy było chyba minus 5 stopni i taki jakiś śnieg padał, taki dosyć nieprzyjemny, ale no, zamontował i te wskazówki zdobią budynek. No, one są na wzór oryginalnych. Wskazówki są na wzór oryginalnych, ale tuleje mu, znaczy mocowanie wskazówek i konstrukcja wskazówki, która jest z tyłu, są oryginalne, że to jest po prostu tylko zdobne poszycie identyczne, wykonane na nowo i przymocowane do tarczy. Dobrze. W takim razie to z mojej strony jest to cała opowieść o zegarze.